Umiejętności? Kto? Najman? Żadnych. Ja już sprzedałem niejednego strzała. Ludzie szacunku do niego nie mają. Tutaj Najmana porównuje do pajaca. Dam mu się paryżankę. Także ja potrafię seksować. Nie? Dawno już nie seksowałem. Ja wychodzę z puchy, dzwonię do niej w pokoju. Tam było 2,5 miliona w gotówce. Po Holyfieldzie, kto najlepszy na świecie w sprzedawaniu ciosa z głowy? Także sędzia stoi ci o krok dalej, ale nie jest pewien, czy to było naumyślnie, czy nie. Mike Tyson? Nie, Binkowski. Justyna Wojciechowska, TV Reklama. Jest ze mną Artur Binkowski, pięściarz, Polak, który mieszka w Kanadzie, aktualnie znajduje się w Polsce. Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich rodaków, au, orły białe. Stoczyłeś 24 walki, 16 walk wygrałeś, 11 wygrałeś przez knockout. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja kariera? Przybywając tam, do dzikiej Ameryki, zwanej Kanadą. Ja jak każdy z nas, podobnie swoimi ścieżkami lubię chodzić. Zbytnio za ludźmi nie przepadam. Ja wolę sobie sam swoim życiem żyć. No i boks to był właśnie, nie? To była ta furtka na życie sam według siebie, swoich zasad, a to, że byłem dobry w kunszcie pięściarskim, no i wiesz, z jednego turnieju, z jednej wygranej walki na drugą wygraną walkę, z jednego wygranego turnieju na drugi turniej wygrany, nie, dwukrotnie zdobyłem mistrza złotych rękawic w Ameryce. Nie? Później były jeszcze inne turnieje. Później były kwalifikacje na olimpiadę. Ale pamiętajmy, że ja, jeżeli chodzi o ten kunszt pięściarski, tej gladiatorki, to ja dobrze trafiłem, bo trafiłem do tego samego klubu, co Lennox Lewis tam pochodzi. W latach amatorskich on tam zaczął, nie? Ten sam trener, Arnie Beam, szacunek do Arniego, odszedł już na drugi świat. Ale ten kilku mistrzów świata w boksie amatorskim wyszło z tego klubu, kilku olimpijczyków. Lennox jest tą postacią najbardziej sławną, nie? I to, jeżeli Lennox by teraz przyjeżdżał właśnie tutaj alejami jerozolimskimi, na pewno i mnie zauważył, na pewno byśmy balowali całą noc. Walczyłeś głównie za granicą, ale swoje ostatnie walki stoczyłeś w Polsce. Walczyłeś między innymi z Krzysztofem Ziemnochem. Dzięki tej walce mam wrażenie, że stałeś się w Polsce sławny. Czy tak było? Nie wiem, na temat sławy czy nie sławy, nie, to mnie nie interesuje, nigdy mnie nie interesowało, ale co, Zimny? On potrafi trochę boksować. Mistrzem Polski był, nie? Reprezentował Polskę na różnych turniejach międzynarodowych. Gdybyś wygrał z Mike'em Molo, zawalczyłbyś z Andrzejem Gołotą. Czy żałujesz, że do tej walki nie doszło? Nie, ta walka mnie nie interesowała ani z Mike'em Molo, ani z Gołotą. Ja psychicznie postanowiłem już odejść z tego boksu zawodowego po walce w Montrealu z Dimitrusem Kingiem. Nie? Z Dimitrusem Kingiem. Taka niby walka, jej nie ma na internecie, to i tamto. Ta bardzo brutalna walka. Bardzo brutalna walka. Jednego dnia, jeżeli Polska będzie chciała tego, nie, to ja wiem, gdzie muszę zadzwonić, żeby tą walkę zdobyć. Ona tam jeszcze jest, gdzieś w archiwum się znajduje. Ja jestem w stanie dotrzeć do tej walki i zobaczycie Grunwald prawdziwy. Ta. Po tej walce ja sobie powiedziałem w szatni, że ja z tego boksu odchodzę. A ta walka z Butlerem, z Zimnochem, z Cieślakiem, gdzie byłem potruty przed walką, to są już takie walki bardziej bez znaczenia. To już były takie walki, żeby tylko po prostu coś zrobić ze swoim czasem. No i to wszystko. Byłeś znany ze swoich długich monologów, gdzie często atakowałeś swoich rywali. Mam tutaj na myśli na przykład Krzysztofa Ziemnocha. Czy możesz coś o tym więcej powiedzieć? Jeżeli wejdziesz w ten kunszt gladiatorski, pięściarski, na zawodowej skali, na zawodowym takim tym poziomie, to wiesz, że wymiana słów przed walką jest częścią tego biznesu. To już nie chodzi o sam boks, to chodzi też o biznes, nie?
I chcesz wywrzeć daną presję na swoim przeciwniku, zanim dojdziesz do danej walki. I mi się zdaje, że każdy to robi, nie? W swój sposób. Także ja miałem to, co się dzieje na dzień dzisiejszy w Polsce, nie tylko w boksie, ale w różnych tych zgrupowaniach, ale freak fightowych to i tamto, to już jest poza granicami normalności, przekracza granice normalności, jak oni się wyzywają, jak oni tam się zachowują, dlatego ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Miałeś przepychankę z Arturem Szpilką na jednej z konferencji prasowych, pamiętasz to? Posłuchaj, żeby do niczego nie doszło, żeby nie doszło do przepychankę, ja byłem popchnięty. Artur Szpilka zawalczył na High League, czyli we freak fightach. Powiedz mi właśnie, co sądzisz o takim posunięciu? Te sztuki walki, tym bardziej boks, nie? Tak jak uprawiasz to całe życie, w przypadku Szpilki, tak jak moim i Zimnocha, to tak. Ciężko odejść. Ja odeszłem, ja dalej mam swoje zdrowie, swój umysł na właściwym miejscu. Ja odeszłem i ten. Ja tego hajsu jako na olimpijczyka nie zarobiłem nigdy, ale ja tego hajsu też nie szukałem. Nie szukałem. Ja chciałem tylko walczyć. Nie? Szpilka jest, z tego co wiem, finansowo dobrze ustawiony. Nie wiem, czego on szuka w tych klatkach, bo to też jest przemoc. Nie? I wiemy, że z jego walk, nie tylko z tym Wilderem, ale w kilku walkach, nie? On dostał ogromne ciosy na głowę, gdzie go odcięło i na pewno to nie jest zdrowe dla niego. I tak naprawdę ja mu się dziwię, bo ma, tak jak mówię, ma trochę hajsu, dlaczego on z tego nie odejdzie, ale jak mówię, ten cały boks i to wszystko, nie? Ta liga KSW teraz i te freak fighty, działa jak. Dlatego dużo chłopaków się tam chce zaciągnąć, dużo chłopaków nie wie, jak stamtąd odejść, no i to jest to, nie? A słyszałeś o tym, że Artur Szpilka będzie walczył teraz z Pudzianem na Stadionie właśnie Narodowym? Zamierzasz oglądać? Coś słyszałem. I co o tym sądzisz? Będzie mocna walka i to jeszcze na Stadionie Narodowym. Jeżeli Artur Szpila nie przeszedłby tak poważnych, brutalnych nokautów, jakie przeszedł do tej pory, w przeciągu ostatnich lat, ja bym mu dawał za wygraną. Ale tutaj z Pudzianem... Który ma większe umiejętności według ciebie? W tym, co będą robić? W MMA. No, ja nie wiem, bo się na tym nie znam. Nie znam się. A boksersko właśnie... Pięściarsko, boksersko to wiadomo, że Szpilka, ale to nie będzie boks, nie? Dlatego ten, ja źle to widzę dla Szpili. Ja mu życzę jak najlepszego, Pudzianowi tak samo, nie? Ale ja to źle widzę dla Szpili. I pytanie jest, czy on bierze pod uwagę to, że to nie ping-pong, że to nie jakiś tam tenis czy pływanie. Rozumiesz? To jest przemoc. No ale tak jak mówię, to jak... Nie? Ciężko od tego odejść. Chciałam zapytać jeszcze o Marcina Neymana. Według ciebie jakie ma umiejętności? Nie ma wypowiedzi na temat tego człowieka. Umiejętności? Kto? Neyman? Gdzie? Na ulicy? W ringu? Gdzie? W kuchni? W ringu. Żadnych. No żadnych. No ale jednak troszkę tych walk stoczył, więc jakieś tam pojęcie na ten temat ma. On nadrabia swoją gębą, aniżeli tym, co reprezentuje w ringu, nie? Czy to boks, czy tam ten KSW, czy cokolwiek on tam w tym ringu reprezentował. On nadrabia bardziej, nie? Twarzą, ustami, aniżeli samą walką. Ale musimy mu przyznać, Neymanowi, że on się dobrze sprzedaje, nie?
Oj, tak. Robi dymy, robi. A powiedz mi, bo ogólnie miało dojść do walki Adamka właśnie z Marcinem Neumannem, jednak Adamek się wycofał. Powiedz mi, czy to dobrze, zrobił dobrze, czy nie? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ktoś, gościu tak szlachetny jak Tomasz Adamek, nigdy nie powinien wchodzić do tego ringu, nie? Ale miał chwilę zawahania, no bo zastanawiał się nad tym, no jednak zrezygnował. Spoko. I na końcu podjął dobrą decyzję. Myślisz, że właśnie marketingowo nie wyszedłby na tym dobrze? Jeżeli chodzi o hajs? O hajs. To by wyszedł dobrze. Ale są pewne zasady w życiu człowieka, który hajs nie kupi, nie? Mówisz tutaj o ludziach? Jak oni by go odebrali właśnie? Ja mówię tutaj ogólnie, no, że ten, jeżeli jesteś sztywny, to jesteś sztywny i pieniądze cię nie kupią. Rozumiesz, że i to jest właśnie ten, przebywając w Polsce przez 5 tygodni, tutaj już jestem na miejscu, ten, widzę, że dużo ludzi jest zagubionych. Mają ten hajs, mają ten, ale są zagubieni, oni nie mają pojęcia o życiu. A to, że człowiek się budzi jednego dnia i od poniedziałku do piątku wypełnia jakąś funkcję, gdzie ogarnia finanse i to życie jest monotonne, każdy dzień w ciągu tygodnia wygląda tak samo, no i później nadchodzi ten weekend, nie? Ten weekend jest trochę inny od poniedziałku do piątku, ale każdy weekend jest ten sam, nie? Ogólnie życie się staje bardzo monotonne, nie? Na świecie całym. Rozumiesz? Święta Bożego Narodzenia. Tu już nie chodzi, żeby się spotkać z rodziną. Tutaj chodzi bardziej o hajs, o pieniądze, o prezenty. Rozumiesz, że to już nie to samo. Świat się zmienia, zmienia się na gorsze. Brałeś udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney. Powiedz mi, jak wspominasz ten czas? Dokładnie. Rozmawiasz z olimpijczykiem, nie? Ani pudzian, ani szpilka, ani zimno. Nikt inny ci nie udzieli tego wywiadu. Rozumiesz, że rozmawiasz z olimpijczykiem. Olimpiada, piękna rzecz. Cały świat pod jednym dachem. Cały świat pod jednym dachem. Cały świat na równi. Każdy się śmieje, cieszy, wariuje. Szampany wybuchają co kilka minut. Najtańszy szampan tam w Sydney. Pytałem się, $800. 800. Nie, tych australijskich. Trochę mniej niż amerykański stoi, ale to jest dalej $800. A tych szampanów było mnóstwo. Cały świat. Nie? Mogłeś sobie pozwolić na takiego szampana? Przynajmniej jednego? Wtedy mogłem, ale nie chcesz, nie? Bo jesteś olimpijczykiem i masz swoje do zrobienia. Ale ten. Tam spotkałem tego starszego pana. Przypadkowo. Idę sobie przez Sydney, nie? Już stoczyłem walkę czy dwie, wygrałem. Idę sobie przez Sydney, nie? Bo tak naprawdę ja sobie, będąc w tej wiosce olimpijskiej, pamiętam tą myśl, taka myśl mnie naszła, że jako olimpijczyk cały świat mnie ogląda i tych innych olimpijczyków, ale jeżeli ktoś tu przegapia olimpiadę całą, a olimpiada jest piękna, no to jest to ja. Nie? Może jakbym w innych sportach uczestniczył, nie? Czy to w pływaniu, czy ten, może było inaczej, nie? Ale to jest boks. Tutaj nie chodzi o walki, żeby wygrywać na punkty tego, ten, na najwyższym szczeblu gladiatorki. Chodzi o to, żeby wysłać przeciwnika na drugi świat. Albo do szpitala. Także ty nie możesz pozwolić sobie, żeby być rozproszonym, nie? Ale jednego dnia miałem to w sobie, żeby wyjść i zobaczyć Sydney. I tam był ten starszy Polak, ten starszy pan. On miał minimum 150 lat. Biała broda, białe włosy. I tak się patrzał na mnie. Nie, nie to, że mnie znał jako Binkowskiego, tylko miałem biało-czerwone z tym, koszulkę biało-czerwoną z orzełkiem w koronie. Nie, ubraną. On na tego orzełka spoglądał. I tam była ta rozmowa. Nie? I on, jego życie, on do Sydney, do Australii z rodziną wybił z Polski zaraz po II wojnie światowej, gdzie był młodym mężczyzną i całe życie w Sydney. No, co on mi powiedział?
On powiedział mi, młody człowieku, bo ja do niego mówię, fajnie by było, jakby cały świat przynajmniej raz na tydzień mógł doświadczyć tego, co tutaj w Sydney doświadczamy w tej chwili, że cały świat się cieszy, że ludzie mają jakiś tam hajs, nie? Że, no, że jest fajnie, nie? Jest ciepło, słonko świeci. On mówi, do tego nigdy nie dojdzie. Przekonany był, że do tego nigdy nie dojdzie. Ja mówię, jak to nigdy nie dojdzie? On dopóki dwóch bratanków, powiedział jego słowa, dopóki dwóch bratanków nie poda sobie ręki, nigdy nie zapanuje pokój na świecie, nie? Ale też powiedział, że czym bardziej będziemy szli w przyszłość jako ludzkość, tym więcej technologii. Powiedział, czym więcej technologii zauważ, mówi, czym więcej technologii, tym gorzej dla człowieka. No zobaczmy, ta olimpiada była ponad 20 lat temu, zobaczmy, kamery, nadajniki, czujniki wszędzie, na każdym bloku, w każdym państwie, w każdym mieście. No, cały świat się staje bardziej policyjny, nie? Wszystko też wygląda, jeżeli słyszysz w oddali, jeżeli słyszymy wszyscy w oddali, ten znowu na sygnale jadą. Tam w dzikiej Ameryce zwanej Kanadą i w Stanach tak samo. Ten co 30 minut fruwają od poniedziałku do piątku, nie? Ale na weekendy tak samo często fruwają na sygnale. Zbiera głównie to wiem. Pytanie jest, dlaczego tak wielu Kanadyjczyków zamieszkujących w Kanadzie, bo Kanada to nie Afganistan, nie? Bo to Kanada. Dlaczego tak wielu Kanadyjczyków ma chęć, żeby zaryzykować życiem, żeby odejść na drugi świat? To jest to pytanie. Ja to pytanie zostawiam dla was. Dlaczego tak wielu Kanadyjczyków urodzonych w Kanadzie, mieszkających w Kanadzie, nie? Bierze tak wielkie ryzyko, żeby odejść na drugi świat. I oni odchodzą na drugi świat. No. Dużo z nich nie ma woli życia, dużo z nich znam osobiście, które odeszły na tamten świat. Odbiegnę trochę od tematu. Wiem, że miałeś problem z alkoholem. Nie miałem. Nie, a gdzie to słyszałeś? W mediach na pewno, nie? Tak, nie. Właśnie pisali, że miałeś problem z alkoholem i chciałam zapytać, czy to właśnie prawda? Nie, nigdy. Nigdy nie było problemu. Tam były narzutki na mnie, nie? Że Binkowski ma problem z alkoholem. Ale dlaczego właśnie ludzie tak pisali? Nie ludzie. Dlaczego było to udostępnione przez kogoś ważnego, wrzucone na social media, na Polaków i ten. Ludzie, którzy mnie nie znają, to mogli się domyślać. Może tam Binkowski ma jakieś problemy z alkoholem, nie? Nie? Dlaczego nie, jeżeli pół Polski ma problemy z alkoholem, z tego co widzę, nie? Później to wycichło. Później była narzutka, że Binkowski ma problem z jakimś... Tego też nigdy nie było, To, że napisali, że Binkowski bezdomny... Jaki bezdomny? Tam w Milton, koło Toronto, w tym więzieniu, te gady mi powiedzieli, że oni zawsze mają tam klatkę pustą dla mnie, że jeżeli chcę przyjść, nie, przez te odsiadki, za każdym razem, co wyfrunę na wolność, to ten, Agatka mnie do puchy znowu sprowadzała, no i spoko, ale tak, nie, to była taka nagonka na mnie, żeby dyskredytować, wiesz, moje nazwisko i w ogóle. Ale jeśli chodzi o więzienie, trafiłeś do więzienia, trafiłeś za kratki. Powiedz mi, co się stało, że właśnie zostałeś zatrzymany. Cała Polska wie. Wszystko ten. Jestem olimpijczykiem dla Kanady, ale też rząd kanadyjski kara mnie za to, że chcę się widzieć z dziećmi. Dobra. No bo nie mam tego uprawnienia sądu rodzinnego, że mogłem ustawiać się z byłą małżonką, żeby dzieci widywać. Dobra. Ogarnąłem to. Zajęło mi ile? Półtora roku, żeby ogarnąć jakiś papierek, nie? Też mnie trochę kosztowało. Żeby ogarnąć świstek, że mogę z dziećmi się widzieć. To gadka się do tego tylko przystosowała 2-3 razy. Z bobasami się widziałem, pamiętam. To było kilka lat temu. Później umówiony jestem w dane miejsce, przybywam, dzieci nie ma. Kolejnie, za 2 tygodnie przybywam w to samo miejsce, znowu jestem ustawiony, znowu ani dzieci nie ma, ani nic nie ma. No, znowu dzwonię do Agatki, mówię, co jest, co z tobą, dlaczego jesteś ten? Wiesz, że czynisz niedobrze, nie? Nie tylko dzieciom czynisz niedobrze. No,
No i za każdym razem kryminał. Tylko wiesz, ja jestem też takim rarytasem tam, będąc olimpijczykiem dla Kanady, jestem też kryminalny. Tylko przez dzieci. To wszystko o dzieci chodzi. I ten, że... Także jak ja wchodząc tam na puchę, teraz sobie pomyśl, ja wchodząc tam na puchę, wszystkie gady mnie znają. Nie z widzenia, niektórzy z widzenia, bo odsiadki robią nieraz, ale wiedzą, kto jest olimpijczykiem dla ich kraju, dla Kanady. Mhm. Nie? No i tam był jakiś tam szacunek za to, nie? Później ten... Pierwsze jak wchodzisz, tam przechodzisz recepcję, to i tam to kierują cię, to mi da, zazwyczaj mnie się pytają, na który oddział ja chcę iść, nie? Rozumiesz, że takie... Masz do wyboru. No, takie ulgowe, takie... No, a to, że ja tą puchę znam, nie? Super security, nie? To nie jest federalny, ale dużo federalnych przechodzi przez ten więzienie tam. Także ja poznałem mnóstwo przeróżnych, fajnych ludzi, nie? Niektórzy zawinili, nie? Dlatego odsiadka im się należy. Niektórzy z nich, ten. Jeżeli gościu jakiś tam, twoją siostrę, a jesteś jej bratem starszym, rozumiesz, że normalnie, że weźmiesz, później go. Rozumiesz? No i później robisz czas z Binkowskim. Ja o tej historii słyszę, nie? Są, takie są opowieści, nie? Teraz to ja mogę zadzwonić do dzieci w każdym momencie. Nie mam telefonu, nie ten, ale na dniach ogarnę telefon, będę dzwonił do Agatki. To znaczy, będę dzwonił do dzieci. Na jej numer. Nie? Okay. Tak. I co mi zrobi? Jak ja w Polsce jestem? Dokładnie tak jak mówisz. Nie mogą mnie zamknąć w Polsce, nie? Mhm. Czujesz się bezpieczny w Polsce? Bardziej niż w Kanadzie. Chociaż wiesz, zwracając uwagę, od czasu do czasu wchodzę na internet, mam swoje strony, już takie strony, wiesz, bo na tym internecie tam duży szambo, tam przechodzi przez internet. Powiedz mi, jak teraz wygląda twoje życie aktualnie? No nie masz domu, ale powiedziałeś też, że nie nazywasz siebie bezdomnym, więc jak wygląda sytuacja? Ja już się przystosowałem, wiesz, przez ten okres kilkunastu lat. Że robię czas, robię puchę, wychodzę, zanim sobie ogarnę jakieś mieszkanie, to i tamto, to znowu robię puchę, bo gdzieś mi był kontakt, nie? Ale jako rodzic, jako ojciec, mi się zdaje, że to wymaga od każdego rodzica, wiesz, żeby z dziećmi się widzieć. Tym bardziej, jak dzieci są w takim młodym wieku, żeby się widzieć jak najczęściej, to i tamto. Nie? Ja Agatce dobrze życzę wszystkiego najlepszego serca. Dlaczego ona mi utrudnia życie w ten sposób, nie wiem. Może mnie kocha dalej, nie, kto wie. Nie? Bo to jakieś emocje się z tą... Wy dziewczynki, wy jesteście trudne. Nie? Wy jesteście trudne. Ale ten... no co? Jestem w końcu jestem u siebie w domu, będąc w Polsce. Nie? Ja tą Polskę wchłaniam przez te 5 tygodni, co tu jestem. Ja to wchłaniam. No i nic, wszystko git. No wiadomo, że teraz zawodowcy przechodzą do freak fightów. Ty byłeś pięściarzem. Czy gdybyś dostał propozycję walki w którejś z federacji, przyjąłbyś? Nie. Dlaczego? Bo ja olimpijczyk. Żadne pieniądze ciebie nie przekonają? Nie, ja nie jestem do kupienia. W takim razie, jak widzisz teraz przyszłość? Moją? W pozytywnych kolorach. W pozytywnych kolorach. Co chciałbyś robić? Oczywiście po tych odsiadkach, tak jak powiedziałeś, że trafisz jeszcze za kratki, ale co później? Ja czuję, że to dalej ze mnie spływa, ta cała pucha, rozumiesz, ludzi? To tutaj kilka tygodni, to tam kilka miesięcy, to co mi dawali, ten spotkanie z dziećmi, to, że do dzieci do szkoły podbijałem, dzieci wychodzą ze szkoły, ich mamusia jest zaparkowana autem tam, ale widzą tatusia do mnie i niedźwiadki są to i tamto, rozumiesz, tego mi nikt nie odbierze, nie?
i mam nadzieję, że dzieci dorosną jednego dnia i będą pamiętać. Robią wywiady z tobą, jesteś rozpoznawalny. Czy nie chciałbyś tego wykorzystać? Nie, raczej nie. Myślę, że będziesz miał propozycję walki. To jest nieuniknione. Walki żadnej na pewno nie. Jeżeli żeby wstąpić do jakiegoś studio telewizyjnego czy internetowego, żeby coś tam nadawać od czasu do czasu. Jeżeli na temat ojczyzny, to tak, ja mogę. Tym bardziej piszę. Zacząłem pisać kilka lat temu, 3 lata temu, Biblię Orłów Białych. To już jest prawie skończone. Ty jesteś patriotą. Ale, a ty nie? Nie trzeba tego, wiesz. Mi się zdaje, że każdy z nas jest. Jeden z nas jest w mniejszym stopniu, drugi w większym. To. Ty jesteś właśnie w większym, właśnie o to mi chodziło. Ale ja taki byłem od dziecka, ja pamiętam. Pierwsza klasa, druga klasa, jak były jakieś występy szkolne w podstawówce, nie? W Bielawie. Tak. Zazwyczaj te wierszyki, co ja miałem na zebraniach rodziców, czy w ogóle, czy na szkolnych jakichś apelach, te wierszyki, co ja miałem do recytowania, to się łączyły z takimi, wiesz, czysto polskimi, z partyzanckimi. A skąd to się wzięło? Wyniosłeś to z domu? Tak, jak najbardziej. Za młodych lat, no. Mhm. Czyli u ciebie się tak praktykowało to, tak? Jeśli chodzi właśnie o... Jak najbardziej, ale też w swoim zakresie dużo książek. Jeszcze za małego bąbla czytałem różne książki, nie? Czysto polskie. Na temat Krzyżaków też tak samo czytałem, nie? Kto nie czytał, nie? I różne Żeby się człowiek dowiedział, kim jesteś, to musisz poznać swoją historię, całe swoje korzenie, swojego drzewa, nie? Cała rodzina twoja. Także my musimy rozumieć, że my wszyscy tutaj jesteśmy jako Polacy, my jesteśmy jedną wielką rodziną, nie? Tak. I chociaż na dzień dzisiejszy, z tego co ja widzę, tutaj w Warszawie, jesteśmy tak zabujani, każdy jest zabujany w swoim świecie, jakimś plastikowym, nie? Tak. Ale tylko chwila, moment, wiesz? Mamy to w sobie, żeby potrafimy się zejść razem i stanąć ramię w ramię, wiesz? Jeszcze zapytam o freak fighty, ostatnie pytanie. Z kim byś mógł się zestawić, jak myślisz? Gdybyś miał zawalczyć, to kto to by był? Z kim chciałbyś zawalczyć może? Justynka, ty jesteś pozytywna wariatka, ja ci powiedziałem 10 razy, że ja nie walczę. Dobra, a ty... ale jeśli miałbyś szansę zawalczyć, to z kim? Nie ma takiej opcji, nie wchodzę, nie walczę. Ostatnią walkę powiedziałem dawno temu. Ostatnią walkę ja zostawiam na sam koniec. I to będzie za ojczyznę. Tak. Albo jeżeli ktoś coś wymówi, coś nie tak na temat ojczyzny, dostanie blombę. Ja przebywając tutaj w Warszawie przez ostatnie kilka tygodni, ja już sprzedałem niejednego strzała. Niejednemu tutaj. Czy to Polak, czy to ten. To mnie nie obchodzi. Jak słyszałem, że między sobą źle się wyrażają na temat Polski, podeszłem, skonfrontowałem słownie, okazało się, że coś tam, od razu ale taka rozpoznawcza. To nie było takie, żeby do szpitala albo na cmentarz od razu wysłać, nie? I od razu gościu, Czyli robisz porządek. Może to tak nazwać. Robisz porządek na dzielni. Tak jest. Jak to jest, że Marcin Najman tak naprawdę nie ma jakichś większych umiejętności, a zarabia grube pieniądze właśnie w tych freak fightach, jeździ Rolls Royce'em, no i fajnie mu się wiedzie. Niby fajnie, ale tak naprawdę, jak popytasz, wymienisz nazwisko Najmana, nie tylko w Warszawie, ale ludzie szacunku do niego nie mają. Nie? No dobra, ale dobrze mówisz, ma hajs. To znaczy, że ma głowę do biznesu. Spoko. Czy uważasz, że tak powinno być? Jest jak jest. Mieszkamy, żyjemy w zwarywanym czasie. Nie? Człowiek na płaszczyźnie ziemia w historii ludzkości nigdy nie przeszedł tego, co my teraz przechodzimy, nie? Ale to głównie przez to, że technologia tak poszła do góry, że do przodu, że nie? Dużo zagubionych ludzi jest, nie? Niektórzy
wynaleźli sobie z tego no, na maszynkę na robienie hajsu. Najman na pewno należy do jednej z nich. Ten, spoko. Ja, jeżeli chodzi o finanse, ja swoje mam, ja swoją olimpijską dostaję, więcej mi nie potrzeba i jest git. Tomasz Adamek powiedział, że Marcinowi powinni zabrać licencję bokserską. Czy ty też tak uważasz? Nie słyszałem o tym wcześniej, ale podał jakiś powód, ku czemu powinni mu zabrać? Tomek Adamek powiedział, że Marcin szuka tylko miejsca, gdzie by się tu położyć i żeby zabrać hajs. Ale wiemy o tym, wiemy o tym. Ale jest dobrym biznesmenem. Okay. Nie? Że... A czy ty właśnie uważasz, że powinni mu zabrać tą licencję? Jeżeli Tomek Adamek tak powiedział, to ja przybiję do tego, że też powinni tak zrobić, tak. A tak, jeżeli Tomek Adamek by tego nie powiedział, a to pytanie by doszło do mnie, to ja bym powiedział, że nie każdy sobie robi tak, jak uważa, wiesz, że teraz nie patrzcie na Marcina Najmana, który odklepuje za każdym razem, czy wchodzi do ringu, czy do klatki. Popatrzcie na tych zakołowanych, zniewolonych ludzi, kibiców, którzy odpalają telewizor, żeby go zobaczyć w tym ringu. Wiedząc dobrze, że on zaraz będzie klepał i nic nie reprezentuje za sobą. Ale on dalej robi jakiś hajs, jakieś coś tam robi dla siebie, no ale spoko. Nie, on, uważasz go za showmana właśnie? Uważasz, że ludzie lubią go właśnie za to, że jest takim showmanem? Tak, zauważyłem, że w Polsce od niedawna jest jakaś moda, wiesz, że ktoś prawdziwy nie jest aż tak uważany, nie ma tego szacunku, aniżeli niektórzy, którzy są a la pajacami. Tutaj Najmana porównuje do pajaca, rozumiesz, którzy zachowują się jak pajace, są pajacami i ludzie w tym widzą, ludzie w to wbijają, ludzie to oglądają, ludzie to nasłuchują. Dlaczego? Powiedz mi, dlaczego normalny Polak jest spragniony, żeby takiego Najmana odpalić w telewizorze, żeby sobie sam czas marnować takim Najmanem? No właśnie pytanie. Jak myślisz? No, mi się zdaje, że tak jest, dlatego że ludzie są ogólnie zgubieni. Ludzie dużo smutku mają na co dzień. Rozumiesz, ludzi? Te życie takie codzienne jest bardzo szare dla Polaka. Jeżeli widzimy, że od czasu do czasu jakiś pajac się tam pojawi i zacznie pajacować, no to miło sobie życie. Chcą mieć trochę rozrywki, prawda? W takim szarym życiu, prawda? Tak. I chociaż ta rozrywka jest chora, ale dalej w to wchodzą. No, jest chory świat. Okej. A z tego, co wiem, to nie masz telefonu, a mówiłeś, że używasz. No także nie mam. Ale widzisz, jeżeli jeżeli mam telefon do wykonania, spotkam przyjazną twarz, każdy mi pozwoli użyć jego telefonu, żeby wykonać, wybić numer czy dwa. A dlaczego nie chcesz mieć telefonu? Nie chcę. Chcesz spokoju, tak? Rozumiem. I chodzi o to. Całe życie z tym telefonem, to i tamto, wiesz, gdzie. Ale nie jesteś ciekawy właśnie, co się dzieje na świecie? Nie wiem, w jaki sposób. No jednak teraz telefon, ten internet, to jest na porządku dziennym. Wszyscy używają. Czy to nie jest ci potrzebne? Nie, dlatego że jest dana olimpijska dyscyplina, że wiesz, ludzi, to, że cały świat używa telefonu, to nie znaczy, że to jest ja. Po drugie, co mnie interesują te wszystkie informacje ze świata, one są gnębiące, tam bardzo mało jest pozytywnych rzeczy, same są co mnie interesują jacyś tam znajomi przez Facebooki czy social media, rozumiesz, ludzi? Ja wolę, bardziej wartościowo podchodzę do ludzi, jak się widzę z tobą twarz, tego typu rozmowa jest dużo bardziej
nie, wartościowa, aniżeli przez jakieś tam social media. Czy uważasz, że właśnie brakuje nam tego, takich relacji międzyludzkich? 100%. Właśnie przez ten internet, przez te media i to wszystko? 100%. Mi się zdaje, że ten internet to i tam to jest normalnie taka pułapka, gdzie takie, wiesz, międzyludzkie relacje zanikają przez to. I my się odizolowujemy. Jeżeli myślisz, że na dzień dzisiejszy w Polsce jest, powiedzmy, nazwijmy to dziwnie, nie? Chłodno między ludźmi, bo na pewno to nie jest tak, jak kiedyś było, graba, widzi się swój ze znajomym, nie, znajomy ze znajomym i ten, nie. No, chodź pogramy w piłkę, chodź na podwórko, pogramy, no, pokopiemy. Albo poskoczymy w gumę, nie, no. Jeżeli popatrzymy, nie, na całe społeczeństwo, świata całego, nie, jeżeli jest jeden Polak na dzień dzisiejszy, który coś tam wie na temat ludzkości na świecie całym, to muszę być ja. Dlaczego? Nie dlatego, że ja przebyłem całą kulę ziemską i poznałem wszystkich ludzi, ale poznałem wszystkich ludzi. Indianów znam dobrze. Ja zamieszkałem w Toronto. Toronto to nie Kanada. Toronto jest w Kanadzie, ale Toronto to nie Kanada. Toronto 10 milionów ludzi, populacja. Połowę z nich w ogóle po angielsku nie rozmawia. Nie? Wszyscy się ala szanują. Tak. Ile ja historii osobistych słyszałem? Historii prawdziwych, nie? No przynajmniej miliony, nie? I życie ogólnie, jeżeli porównamy życie człowieka zamieszkującego płaszczyznę Ziemia na dzień dzisiejszy, jest bardziej kolorowe na pewno. Na dzień dzisiejszy, ale też jest bardziej negatywny, jest bardziej agresywny, nie? Artur, powiedz, jak dostałeś się do hollywoodzkiego filmu, bo wiem, że zagrałeś w filmie właśnie Człowiek Ringu. Powiedz mi, jak to się stało właśnie? Całkowicie przypadkowo. Ja nigdy nie szukałem, nie? Jakichś filmów, czy to i tamto. Ja już wtedy zawodowy boks robiłem. Jakieś miałem 5 zawodowych walk wygranych w Chicago. I byłem na wakacjach tutaj w ojczyźnie i wiem, że ten telefon, co mi zadzwonił, całkowicie inny numer miałem, polski numer, nie, nawet nie wiem, skąd oni dorwali ten. Jakaś kobieta się odzywa, widzę, że Kanada dzwoni, numeru nie znałem, kobieta się odzywa, czy z Binkowskim chce rozmawiać, po angielsku rozmowa. Ja mówię, ta, Binkowski przy telefonie, no i ona mówi, że będą strzelać film w Toronto w krótkim czasie. Właśnie z Russellem Crowe. Ja powiedziałem jej, że jestem na wakacjach, mi to nie pasuje, nie? No ale ona mnie przekonała, żebym ten przyleciał. No i zamówili mi bilet. Kilka dni później byłem w Toronto, zrobiliśmy ten film. Później z tego filmu był kolejny film z tym, wiesz z kim? Z Samuelem Jacksonem. Aktor też światowy, Samuelem Jacksonem. Też coś tam w boksie, to i tam, to tego nawet nie widziałem. To z Russellem Crowe, ten Człowiek Ringu, ten. Tylko raz ten film oglądałem, no film spoko, nie? Wiem, że twoja garza była dość duża, że chyba z tego, co słyszałam, że była większa niż za wszystkie twoje walki. Czy to jest prawda? Tak, prawda. Ale każdy tam dostawał ogromne pieniądze, bo to ogromny film, nie? Duża produkcja. Tak, każdy dostawał. No. Czy możesz zdradzić, ile zarobiłeś? Tak, 120 tysięcy. Okay. No, plus 30 amerykańskich. Okay. 120 na czeku, plus 30 amerykańskich gotówką na boku. A te 30 amerykańskich, tam jest inna opowieść, nie mogę tego przewinąć. To nie jest temat dla wszystkich. Nie? A czy miałeś kiedyś bańkę na koncie? Nie, nigdy. Najwięcej, co ja miałem w życiu, miałem mniej więcej 250 000 w gotówce przede mną, mój hajs, 250 000 bańki. Ale, był też moment, że poznałem daną damusię, paryżankę, Polka, spoko, tam w Toronto, tak.
to, że jestem olimpijski, to znaczy, że jem po olimpijsku, czyli zdrowo. Jeżeli chodzi o nas, o ludzi, między facetem a kobietą też stosunek mamy zdrowy, nie? Także ja potrafię seksować, nie? Dawno już nie seksowałem, ale mnie to, ja tak. I to, że ona uwielbiała moją olimpijską, wiesz, nie? Postawę w łóżku. Ja wychodzę z puchy, dzwonię do niej, ona będzie w domu. Ale mówię, jeżeli mnie nie będzie w domu, to i tak ci dam klucz od swojej chaty, nie? Dobra. Zanim wbiłem do niej na chatę, tamtego wieczoru, już było po 12, między 12 a 1 w nocy. Jej nie ma w domu, ale mam ten klucz. Otworzyłem drzwi, nie? Na chacie cisza, pustka, ciemno, ale lampka nocna jest zapalona w sypialni. Myślałem, że ona ten, bo już późno było, myślałem, że może przymkła oko, nie? Może zasnęła. Wchodzę do sypialni, nikogo nie ma w pokoju. Tam było 2,5 miliona w gotówce. To. W kanadyjski. Nie wiem, popatrzałem na te pieniądze, nie wiem, o co chodziło. Nie. Usiadłem sobie z boku. Dla mnie była kolacja przygotowana, to i dam wszystko ciepło, także to. Ale to. Czy myślisz, że to był podstęp? To jak najbardziej. Żebym się z nią ożenił. Ale. Nie wyszło. Nie za bardzo. Orła białego nie można kupić. Na żerzełków nie można kupić. Prosto. No. Wróćmy do świata sportu. Powiedz mi, jak oceniasz umiejętności Artura Szpilki? No co, Szpila jest dobry. Szpila jest dobry, tylko widzisz, nie? Ten boks zawodowy, on kaleczy, nie? Amatorski też, tylko on jest delikatniejszy, ale tym bardziej ten zawodowy boks, on kaleczy. On kaleczy. Dlaczego? Niektórych zawodników. Tam, no... Jeżeli chodzi o taki czysty boks, to bardziej ten olimpijski. Jeżeli chodzi o ten zawodowy boks, to już nie chodzi o boks. Tam chodzi o sprzedawanie ciosów, jakiekolwiek ciosów. Najlepszym na całym świecie do niedawna w sprzedawaniu uderzenia z głowy, chociaż wygląda to jakby pięść ląduje na przeciwnika twarzy, ale to jest głowa, która wyrządza dużo więcej krzywda, najwięcej krzywdy, był Evander Holyfield. Nie? Po Holyfieldzie, kto najlepszy na świecie w sprzedawaniu ciosa z głowy? Także sędzia stoi ci o krok dalej, ale nie jest pewien, czy to było naumyślnie, czy nie. Mike Tyson? Nie, Binkowski. Tak było. Dlatego w tej walce z tym Dimitrisem Kingiem, gdzie ja sobie powiedziałem, że odchodzę z tego boksu, to i tamto, ja mu naumyślnie sprzedałem dwa ciosy z bańki i go rozciąłem. Rozciąłem jego brwi. On nie był w stanie, ale jemu się należało. Krzysztof Głowacki teraz będzie walczył na Stadionie Narodowym. Jak oceniasz jego umiejętności? Krzysiu jest zajebisty. Krzysiu jest git. Au, pozdrawiam Krzysztofa. Nawet nie wiedziałem, że będzie walczył. Nawet nie będzie walczył. No, także życzę mu wszystkiego najlepszego. Jak myślisz, da radę? Presja, ale wiesz, presja jest, tak? Ciekawe, czy głowa zagra. Nie martw się o Krzysia. Tak, on już tam był milion razy, on wie, co robi, tak. To jest normalne. Tak. To jest tak jak z pływaniem, nie? Jak się nauczysz pływać raz w życiu, jako młody chłopiec, chociaż nigdy nie byłeś w basenie czy w morzu, ten przez wiele, wiele lat, ktoś cię wrzuci na głębokie, dalej da sobie radę. A kto według ciebie jest najlepszym pieściarzem w Polsce? Nie śledzę, nie wiem. Od lat już nie. Teraz nie wiesz, a wcześniej? Wcześniej, wtedy jak ja przyszedłem. No... Jak ty byłeś właśnie jeszcze w tym sporcie? No, to na pewno musiał być między Zimnochem a Szpilką. A co myślisz o takim zestawieniu właśnie, Zimnoch i Szpilka? Kto miałby większe szanse? No ciekawe, ta walka się nigdy nie odbyła. No. Czy uważasz, że powinna właśnie się odbyć? Jak najbardziej. Mi się zdaje, że Krzysiek Zimnoch jest za. Myślę, że powinni
udostępnić. Myślę, że zdaje, że ta walka by się sprzedała dobrze w pay-per-view i ten. Powinno być. Szpilka z Zimnochem. Okay. No, w ringu. Na gladiatorka, czyli czysty boks. A jeśli chodzi o Tomka Adamka, czy uważasz, że powinien przejść do MMA? No nie, nie. Taki gość jak Tomasz Adamek, który pokazał całemu światu, nie tylko całej Polsce, jego umiejętności, jego harta ducha, w życiu nie powinien wchodzić w żadne klatki to i tamto, tym bardziej on jest zarobiony. Dlatego nie wiem, dlaczego Szpilka to robi, ale spoko, ale to jak mówię, to jest jak czasami ciężko nam odejść od tego, nie? A kto według Ciebie jest lepszym pięściarzem? Właśnie Tomasz Adamek czy Gołota? Adamek. Adamek przynajmniej nie ucieka z ringu. Okej. Okay. Aha, czyli Gołota jednak tutaj ucieka, tak? Andrzej Gołota pokazał, że potrafi wyjść z ringu w jakichkolwiek okolicznościach. Nie? Taki niby zawirowany, że wychodzi z ringu. I nie miałbym nic do niego, jeżeli by wchodził do tego ringu bez kolorów, bez biało-czerwonego, rozumiesz? Bez orła, rozumiesz? Ale on tutaj, wiesz, wchodził, nie? Tą polską siłę też wprowadzał ze sobą do ringu, a później nieraz znalazł wymówkę, żeby uciekać stamtąd. Ale nigdy nie zapomniał hajsu ze sobą po walce. Powiedz mi, co musiałoby się stać, żebyś właśnie wszedł na ring, żebyś zawalczył? Masz uraz do tego, ale czy jest taka rzecz, która by Cię przekonała? Ty jesteś taka niegrzeczna. Ty mnie dalej namawiasz, nie? Nie da rady, nie da rady. Nie, nie wchodzę. Cała Polska Ciebie namawia, nie tylko ja. Ja wiem, ja to nie słyszę. Wiesz, że będziesz miał dużo właśnie propozycji. Jesteś tego świadomy? Ludzie czekają na Twoją walkę. Na Twój powrót. Konia możesz tylko przyprowadzić do rzeki, żeby się napił, ale jak koń nie chce, się nie napije. Masz jakiś uraz? Nie wiem, co ja powoduje? Urazu. Ja nie mam do nikogo nic do urazu. I to dzięki gladiatorce, to dzięki boksowi ja dalej jestem normalny, jestem z Wami. Nie? Widzimy, co ten kapitalizm robi z ludźmi, nie? Rozumiesz, że dzieje? Ja swój hajs ogarniałem już zanim ja wszedłem na ten zawodowy boks, zanim ja byłem w tym zawodowym boksie. Rozumiesz? Ja swój hajs ogarniałem. Nie musiałem wstawać z rana, żeby ogarniać ten hajs. Ja sobie dobrze radziłem. Wiesz, ale to był mój wybór. Cała olimpiada, ten zawodowy boks, to i tamto. Tam. Czyli niestety nie przekonamy Cię. Nie da rady. Ale życie jest piękne. Muszę do Biela wyjechać na grób świętej pamięci babci, dziedziusia, rodzi. Muszę jechać do Krakowa. Muszę odwiedzić kilku dobrych znajomych. Będziesz miał zaraz dużo czasu, ponieważ no, powiedziałeś, że chcesz zostać w Polsce. Dokładnie. Patriota jednak jest patriotą i no, co Polska, to Polska, prawda? Powiedziałeś, że najlepiej się czujesz w Polsce, więc... Nie ma takiego miejsca na świecie jak Polska, a byłem w różnych miejscach. Nie, w różnych ciekawych miejscach byłem na świecie, ale nie ma takiego miejsca, takiego bliskiego sercu jak Polska. Prosto. Powiedz mi, czego mogę Ci życzyć na koniec? Zdrowia, ale zdrowie już mam, nie? Bo ja olimpijczyk. Jak wiedziesz, zdrowy tryb życia, wiesz, żadnych używek, żadnych tego, to napić się możemy kielicha, ale to będzie, wiesz, raz na rok. Na Twoje urodziny też się napiję, spoko. O, niedługo są, także... No, ale tylko kielicha, wiesz, ja więcej niż kielicha nie piję. Ale tak, nie. I nie róbcie z niego alkoholika, bo on nie jest alkoholikiem, prawda? Nie, to była taka nagonka medialna, wiesz, z tym alkoholikiem, z tym, to i tamto. To była taka nagonka robiona przez polskojęzyczne władze, wiesz? Polskojęzyczne władze. Bo za dużo prawdy mówiłem, wiesz, na internecie, no i w ten sposób chcieli. A ty jesteś dobrym człowiekiem, także życzę Ci zdrowia, tak jak powiedziałeś. Zdrowie jest najważniejsze. Dzięki, Justynko. Mi się zdaje, że my się jeszcze zobaczymy, nie? Medialnie, ogólnie my się zobaczymy. Jestem przekonany tego, ale nie w żadnych freak fightach, nie w żadnym ringu. Spotkamy się na linii frontu, powiedzmy tak.
tak to będzie musiało być.